Witam szanownych zebranych w kolejnym i trzecim, a zarazem ostatnim odcinku z naszego deku na pożeraniu. I powiem wam tak, jak to przystało na trzeci odcinek, zawsze są zmiany. Dzisiejszą zmianą będzie to, że nie będzie żadnych zmian. O, brzmi za wiele. Ale jak to mówią, nie zmienia się zwycięskiego składu, a wygrywamy jak na razie wszystko. Tym bardziej, że staramy się wbić jak najwyższą rangę. Więc postaramy się dzisiaj nic nie zmieniać, a polecieć po prostu po rangę. Może dziwnie, może nie. Ale ranga zawsze jakiś prestiż, jakby nie było. No ale chciałbym grę. 30, 31, 30... O, jest przeciwnik. W ogóle, które mają miejsce na świecie? 4,5 tysiąca? Gdzieś tak może być. Czemu miałbym ci pomóc? O, 3400, no to nie jest tak źle. To nie jest tak źle, trochę jeszcze tym deckiem pogramy, pierwsze jeszcze zajmiemy. Okej. Morvan Worchis. Czyli odkrywka. Za mocno ta odkrywka nigdy nie była. I teraz też nie jest. Trochę pograłem tą odkrywką na starcie patcha i powiem wam, nie podoba mi się. Jakoś tak słabo się tym gra. Małe value wyciąga. O, Cynthia. Ale jeśli chodzi o value Cynthii, to nie jest jakieś wybitne. O, będzie strzelany. Ale ma tyle targetów, że może sobie strzelać. 3 strzały mnie nie bolą. Chyba że dogra więcej mangoneli. Z drugiej strony dziwnie zagrał, bo ja bym zagrał najpierw mangonelę, potem Cynthię, żeby strzeliła. No. Ale niska ranga, więc możemy mu to wybaczyć. O, nieźle dobrał. Zjemy mu coś regisem? Ja bym mu coś zjadł regisem. Coś istotnego. Zwiadowce. No pewnie zadowolony nie jest, że stracił zwiadowcę. Ja bym nie był. To może zaboleć. No, powiem wam, Serit tutaj robi robotę. No to wran. Ja tam lubię pająki. Niech wchodzą. Znaczy w gwincie lubię, normalnie nie lubię. No i odpuścił, dziękuję bardzo. Dobrze, że odpuścił. Mi pasuje, jak najbardziej. Co prawda wolałbym jeszcze sobie dograć Neckera, ale no, nie oczekujmy wszystkiego. O, dobre karty dobraliśmy. Nie będziemy nic zmieniać, no dobre karty są. Gels dobiera Geralta. Wiedźmy wychodzą. Myślę, czy nie zagrać Neckera jeszcze. Dobra, zagramy Neckera. Może zagra Egana. To wtedy spasujemy. Staram się być sprawiedliwy. Ups. Tego nie przewidziałem. Ale dobrze, że poszedł teraz, a nie później. I on musi tam dorzucić kartę, poproszę. Tylko nie kantarelle. Może być. Może być, nie będzie strzelania w następnej turze. Dobrze, że mamy tą wiedźmę, tą, jak ona się nazywa, Prątkę. Bo ona ma 6. A jakby była kukta, byłoby 8 i byłoby 2 punkty więcej dla niego. O, pajączek. Pajączek może być. No chyba nie zagramy Geralta, jeśli chodzi o Gelsa. Bo będzie trzeba żelnicę wyciągnąć. Wiedziałem, że o to poprosisz. Oho, Fatier. A gdzie masz trzecią? Aha, nie żyje. Dobra, zagrajmy sobie wiedźmy, niech on się zajmie wiedźmami. My trochę dek odchudzimy. Pytanie z żelnicą jest takie, czy on nie zagra tego badziewia. Co daje nam 2 srebrne karty tych całych golemów. Bo wtedy będzie problem z dobraniem żelnicy, ale to się dobierze Geralta. Nie pracuję za darmo. O, znowu coś odkrywa. Nie tak głośno! Oficer polityczny usłyszał. Tam 4. Mamy jeszcze naszego dowódcę. I pajączki. No to jest dobre, pod sukuba. On chyba chce go zbajtować. Spoko, niech bajtuje, ja na razie go nie gram. A, gość gra kajdany. Ewidentnie. Zrobimy żart? Nie mogę się oprzeć. Miejmy to za sobą. Chyba mu plan nie wypalił. Dziękuję. Wygrane. A, chciał kajdanami zbajtować sukuba, zbajtował Geralta. Oj, zacięło się. No, za chwilę wrócimy, w takim razie. No i już jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, minęło trochę czasu normalnie. Dla was to pewnie sekunda, ale tutaj dla mnie trochę minęło. I powiem wam, jest jakiś problem z rozgrywkami rankingowymi. Więc myślę, że przejdziemy sobie dokończyć ten odcinek na potyczce. Ja tamtą gierkę dokleję, bo była dość ciekawa. Zresztą widzieliście. Że była dość ciekawa i dokończymy sobie to na potyczce, bo na rankedy po prostu nie idzie wejść, a próbując niestety pokazuje, jakby łączyło i cofa nam ranking, co jest dość słabe, bo straciłem już ponad 100 punktów rankingowych, a wbijając rangę jednak ciężko te punkty nadrobić, nawet dekiem, który wszystko wygrywa. No trafiliśmy na jakiegoś Eredina, no, szału nie ma, prawdopodobnie nam nawet nie zagrozi, no ale... No co zrobić, co zrobić? Tylko myślę, dokończymy sobie odcinek w ten sposób. No i lecimy. To pierwsza harpia. On gra Eredina, no nie wiem dlaczego gra Eredina. Co tutaj ten Eredin ma na celu zrobić, no ale to się okaże. Czy to jest deck po prostu nawrzucałem sobie co mi pasowało? Czy to jest deck jakiś z większym pomysłem? No tu będzie pogoda, ale pogoda no co? No zabiję jednego tego, no i co z tego? dobije drugiego, my sobie dogramy wrana i wyciągniemy pająki. Aha. To mnie zaskoczył, wam powiem. I to dość mocno. Co by tu zrobić teraz? Dobra, myślę tak. Necker i pas. Już niedługo, siostry. Dobra, jeszcze krony wyrzucił. To na pewno pas. Dobrze, że tak Kronę wyrzucił, bo nie będzie miał finishera, a my się pobawimy w drugiej turze z nim. Ciekawe, czy będzie chciał nas docisnąć. Ojoj. Nie no, Wiedźmy to ja nie chcę. Krabopająk jak najbardziej. Jak najbardziej krabopająk tu jest potrzebny. No, oczywiście harpiki, tutaj w drugi rząd, potem dorzucimy krabopająka i wrana wojownika. Mam nadzieję, że będzie chciał nas docisnąć. No bo to taka ranga, że oni raczej na tej randze próbują docisnąć przeciwnika, niż grają jakoś mocno taktycznie. Ja na przykład na jego miejscu bym teraz to spasował. Dzięki temu moglibyśmy sobie zrobić niezłą przewagę kart, bo ja bym musiał dograć kartę i potem dograć drugą. Zresztą prawdopodobnie dograłbym przątki i potem przerazę, ale to inna sprawa. No i pogoda, jakiś fan pogody następny. Chyba mu pogody brakło. Nie żeby mnie to jakoś bardzo martwiło. Kurczę, takie ładne gierki były na rankedach i wszystko jak krew w piach. A się cofnął ranking. Przez te błędy. Przed nami nie ma ucieczki. Jeszcze jeden mróz, no ja pierdzielę. Jaki niesympatyczny oponent. Nikt już nie gra pogody. Ten gra. Ten musi. No ale chyba już nie ma opcji więcej na pogodę. No chyba, że jakiś leszy czy coś. Na mgłę. Gels. Au. No nie powiem, zabolało. Dobra, to możemy wrzucić, bo i tak nie mamy więcej neckerów. Leszyn. Ja pierdzielę, z czym ja gram. Jakie te rangi są dziwne. Gels? Znaczy ten energis? Nie, wrzućmy dowódcę. Wrzućmy dowódcę, niech on tutaj swoje porobi. Zawsze możemy dograć jeszcze krony. I będziemy mieli jeszcze babę cmentarną, czyli żelnicę. Arcygiel. To ładnie weszło. Ja to jeszcze przegram. Dobra, arcygryfa zjemy, bo potrzebujemy punktów. Idę tak raczej mocno. Co on tworzy? Róg dowódcy? No nie mówcie, że ma róg dowódcy. Tak to wygląda, jak jakieś grom, jak ci róg dowódcy. Przegramy z 9. rangą. Jaka masakra. To będzie najdziwniejszy odcinek, jaki kiedykolwiek nagrałem. No jak on tego nie spasuje, to my to przegramy przecież. No pasuj, gościu, pasuj to. Żeby przegrać z pogodynką, gdzie pogody są nieużywane. No są beznadziejne, no serio? Pożogę miał jeszcze. Dobra, ale cicho, jak spasuje, to mamy 1 punkt przewagi. No nie spasował. Dobra, zagrajmy tak. No bo inaczej tego nie wygramy, no on ma dużo punktów. Harpia. No gdyby to było tury później, to jeszcze by jako tako było. Przegraliśmy z gościem na 9. randze. Dekiem, który się nie przegrywa na 17. Nie, nie przegraliśmy. Moment. No, no. Cicho. Udało się. Zaraz dobrać żelnicę i mamy szansę. Gels jest dobrze, słuchajcie, jest... tylko teraz... Zakończmy wymianę. Tak, kliknijmy ostrożnie, bo... Naiwność jest błogosławieństwem. Dobra. Żelnica. Za 30 punktów. I pytanie, co się stanie? Wiecie co? Dobrze, że jej pasywka działa przed pogodą, bo byśmy to jeszcze przegrali. O, co za gierki dzisiaj. Aż mnie zatkało, wam powiem. Wiecie co? Może tych emocji starczy na dzisiaj. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie odcinków, nawet mówić już nie umiem. I zapraszam was na kolejne. Zachęcam też do subskrybowania kanału i widzimy się jutro o 17:00. Bywajcie, cześć!